Siemanko, witam na kanale Metal Maniak. Dzisiejszy odcinek czysto merytoryczny, czyli czeka nas konkretna porcja rzemiosła. Zajmiemy się w nim hitem internetów ostatnich czasów, czyli ustrojstwo fartuka w składku. Taki kołnierz świetnie sprawdzi się w przypadku wszystkich prostokątnych przebić dachowych obsadzonych prostopadle do połaci. Zanim przejdziemy do meritum odcinka, chciałbym Cię zaprosić na pokład Akademii Blacharstwa. Jest ostatni moment na dołączenie do mojego autorskiego szkolenia online. Szkolenia, w którym zrobię z Ciebie zajebistego blacharza. Koniec naboru 9 stycznia w niedzielę o godzinie 22:00. A więc czasu pozostało naprawdę niewiele. Zapraszam również na szkolenia stacjonarne do mojego super studia w Wejherowie, gdzie w sympatycznej i kameralnej atmosferze trenujemy przyszłych blacharzy. A teraz łapa w górę, subskryber i jedziemy. Добавить по 200 мм по периметру рамы мансардного окна. Добавляем к ширине и длине рамы 10 мм на укладку. Прорисовываем линии гиба складок. Бироликом формируем линию гиба складок.
Подкладываем мягкий мат. Оправкой лопаткой формируем складки по линиям гиба. Заваливаем складки. Последовательно поднимаем кромки складок на 80 мм при помощи хапов. Уплотняем отогнутые складки полиуретановой киянкой и оправкой лопаткой. Ректуем безотбойным круглым пластиковым молотком поднятые кромки 80 мм. Подрезаем выступающие складки. Подготавливаем фартук к монтажу.